wszystkim w kolejnym filmiku. Dziś pokażę Wam, co do makijażu mam. Będzie no, podobne do tego, co pokazywałam w mojej poprzedniej toaletce, nie wiem, w moim zbiorze kosmetyków do makijażu. I no tak, będzie bardzo podobnie, ale właśnie dziś zajmiemy się organizacją tych kosmetyków i chcę trochę przebrać i trochę oddać, bo naprawdę połowę rzeczy z tego nie używam, więc myślę, że dużo rzeczy odejdzie od mojej kolekcji, może tak by to można było nazwać, więc jeśli ciekawią Was takie minimalistyczne filmiki, ale i jeśli chodzi o takie pokazanie sprzątania i tego typu rzeczy, to bardzo zachęcam Was do oglądania. Poukładałam sobie tutaj wszystko na łóżku. W tym kubku trzymam moje pędzle. W tej kosmetyczce będą rzeczy, które zostawiam, a w tej tak chwilowo będą rzeczy, które chcę oddać lub sprzedać. Ale chyba nie będzie takich rzeczy, które będę sprzedawała. Może zaczniemy od pędzli, bo tutaj wiem, że tylko jeden pędzel po prostu odfrunie z mojej kosmetyczki i jest to ten pędzel z Glam Brush SS9. Ich już nie ma. Na sklepie są jakieś inne, więc no nie używam go, bo nie maluję brwi. Posegregowałam tak mniej więcej kategoriami, czyli twarz, tutaj usta i tutaj oczy. Więc może zaczniemy sobie od twarzy. I tak, wszystkie kosmetyki tutaj już są naturalne, ale nie wszystkich używam. To jest rozświetlacz z 100% Pure w kolorze Starlight. Oczywiście zostaje, jest to mój wielki ulubieniec i kocham go. Ale jak mi się skończy, to myślę, że spróbuję jakiegoś innego, zobaczymy, ale rozświetlacze w kremie uwielbiam i naprawdę już od nich chyba nie odejdę do tych pudrowych. Tutaj oczywiście mój wielki ulubieniec, ulubieniec roku, czyli korektor z Inki. Już no tak myślę, że połowa już jest zużyta. Na pewno do niego wrócę. Jest cudowny i to jest jedyna rzecz do twarzy, którą używam. No i drugi korektor, o którym Wam już mówiłam właśnie w poprzedniej kolekcji makijażu. Jeszcze nie oddałam tego korektora koleżance, jakoś nie możemy się spotkać, no ale on jest po prostu biały i więc wędruje do niej. Mam nadzieję, że jak najszybciej, że się spotkamy za niedługo po sesji. No i tutaj jeszcze do twarzy jest podkład z Pixi. Jest to testująca marka, więc no, to była moja pomyłka po prostu. Podkład jest ok, ale ja już nie lubię mieć podkładów na twarzy, źle się z tym czuję, roluje mi się wszystko i moja skóra po prostu teraz lubi troszeczkę korektora i to wszystko albo nic nawet czasami nie nakładam. To jest kolor, jak widzicie, Lunar Falls. I mam nadzieję, że znajdzie się jakaś chętna osoba. Nie wiem, może spróbuję go sprzedać, zobaczymy. Pozbywam się również różu z Annabelle. To jest Sunrise, kolorek piękny róż, taki brzoskwinkowo-beżowy, ale nie używam go, ponieważ ja mam naturalne swoje rumieńce i żeby używać różu, to muszę mieć po prostu podkład, a no tak jak widzieliście właśnie przed chwilką, pozbywam się mojego jedynego podkładu, więc i ten róż idzie w odstawkę. I tak, tutaj jest jeszcze bronzer, mój ukochany bronzer Miami Beach z Lili Lolo, jest przepiękny, mój ulubieniec i naprawdę duże dęko już, zaraz Wam pokażę jak go otworzę. Nie wiem, czy widać, ale no dość już, dość dużo widać, że jest ubytku, a mam go, od kiedy ja go mam? Od października, pod koniec października go chyba sobie kupiłam, więc naprawdę niedługo, no 3 miesiące, a już zużycie jest mega, ale polecam bardzo i on zostaje.
I tutaj jest puder, po prostu to jest puder taki dla dzieci, jeszcze mi został trochę i go sobie przesypałam tu. Baby Dream z Rossmana. I on zostaje, aż go wykończę, a potem zobaczymy, bo on mi starczy na bardzo, bardzo długo na pewno. I teraz przejdziemy sobie do ust. Tutaj są usta. O, może to też no, strugaczka z czegoś, z Kiko. Zostaje, oczywiście. I tutaj sprawa się ma bardzo ciekawie, bo to są dwie czerwienie, które oddaję. Ta jest dużo ciemniejsza, ta jest taka no, typowa czerwień, to jest takie bordo bardziej. Oddaję, nie używam czerwonych, to nie są naturalne kosmetyki, więc no, nie używałam ich już bardzo, bardzo długo i raczej nie będę, bo źle się już czuję w takich mocnych kolorach, tak jak i w tym, tak, który wpada, nie wiem, w taki fiolet bardziej. I nie lubię go, a to jest naturalny błyszczyk z Lavery, ale po prostu kolor mi nie pasuje, myślałam, że będzie inny. Tutaj sprawa się trochę komplikuje, bo to uwielbiam i no masakra, ale oddaję szminkę moją z Deli Plus i z Etni. Na pewno ktoś się znajdzie, mam nadzieję, na nie i no z sentymentu je trzymałam, ale czas się w końcu rozstać, bo ich nie używam jakoś, nie wiem czy Wam kiedyś mówiłam, ale nie mam ochoty już używać nienaturalnych kosmetyków, więc one powędrują do kogoś, a zostanie mi tylko błyszczyk z Lil Lolo, którego używam praktycznie codziennie już naprawdę, no on mi się już prawie kończy. I nie wiem, czy do niego wrócę, raczej sobie zrobię coś swojego, na pewno Wam pokażę, ale na razie ze mną zostaje paletka, nie oddam jej na razie nikomu, ale zawożę do domu mojego rodzinnego, ponieważ jej nie używam, a czasami w domu ktoś, nie wiem, jak idzie na imprezę czy coś, no to mama, czy kuzynka, czy ktokolwiek jakby mnie poprosił, żebym go pomalowała ją, to będzie w pogotowiu, ale no ja tego nie będę używała, tylko do takich celów to zostanie, więc potraktujmy to jako coś, co oddaję, nie wiem, mamie. Tak samo z tą kredką, no nie tak samo, bo tą kredkę komuś oddam, na pewno to jest beżowa kredka z The Balm Mystery Right Now w kolorze Brian. No, lubiłam ją, ale już jej nie używam, nie wiem, nie jest naturalna i no, odpychają mnie już takie kosmetyki, nie wiem, coś. Chciałam je zużyć, ale się nie da, bo coś mnie blokuje przed tym. Kredka z Iniki, mój wielki ulubieniec tutaj w kolorze Coco i ona oczywiście zostaje. Tak samo jak i maskara z Lili Lolo, ona już się kończy, ale uwielbiam ją, jest to mój wielki ulubieniec, ulubieniec roku również i to chyba moje trzecie opakowanie, więc na pewno będzie kolejne moje duo nowe z Iniki. Oczywiście zostaje, nie używam na co dzień, ale na jakieś imprezy albo kiedy mam ochotę się bardziej pomalować, no to zostaje. Dwa cienie z Lili Lolo, no brawo, trzymam je do góry. Trzymam je do góry nogami. Dobra, Vanilla Shimmer. Piękny taki brzoskwinkowo-beżowy kolor. Lubiam ten kolor, mam nawet dzisiaj na powiekach. Mogliście zobaczyć na samym początku, jak to wygląda na co dzień. Bardzo często używam. I Cream Soda, czyli no taki beżowy cień. Rzadziej go używam, bo mi się trochę roluje i raczej go komuś oddam, bo nie wiem, jakoś za mocny efekt już dla mnie robi. Jak chcę wyrównać kolory powieki, no to po prostu nakładam trochę korektora i go przypudruję. To jest już dla mnie za bardzo żółty kolor, bo to jest no, mocny taki, więc no zobaczymy. Oddam go komuś. Baza pod cienie z Milani. Uwielbiałam ją i kiedy używałam takich kosmetyków kolorowych, które nie są naturalne, na pewno ktoś będzie zadowolony. To są rzeczy, które oddaję. No ta paletka zostaje w domu, ale no, powiedzmy, że ja już jej nie będę używała i komuś ją oddaję. Myślę, że no naprawdę sporo tego jest, tym bardziej, że
tutaj, tu mój telefon, to są tylko rzeczy, które zostają ze mną i bardzo jestem zadowolona z tego, ile rzeczy potrafiłam oddać i mam nadzieję, że ta kolekcja już się nie powiększy i że już w miarę taka zostanie albo i nawet mniejsza. Więc to by było na tyle w dzisiejszym filmie i zapraszam Was do następnego. Mam nadzieję, że się zobaczymy jak najszybciej. Pa!